Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską na rozdziale 19. I od razu Ewangelię Łukasza na rozdziale 9. Właściwie tam, gdzie jest 10, bo to jest końcówka 9, będziemy czytać. Ale najpierw 19 rozdział pierwszej Królewskiej. Ja przeczytam cały rozdział. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Stał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Na razie dotąd. To jest taka historia, która pokazuje, że człowiek służący Bogu, który dosłownie niedawno, przed chwilą, dokonał tak wielkich rzeczy, bo wiemy, jak to było z tymi prorokami Baala, prawda? Eliasz zgromadził tych proroków Baala i powiedział im, że albo Baal odpowie, albo Pan odpowie na to, co zrobią, prawda? I Bóg spuścił ogień z nieba, strawił ofiarę i wtedy okazała się naprawdę wielka Boża moc. I Eliasz to przed chwilą przeżywał. Przed chwilą przeżywał coś takiego, jak w wersecie 46. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Przypominam, że Achab wsiadł na rydwan i pojechał. Czyli człowiek, który przed chwilą przeżywał takie rzeczy w mocy Bożej, on dostaje list od Izabel, czy gońca, która informacji od niego po prostu, nie? I on w tym momencie, kiedy ona mu przekazuje takie informacje, on się zląkł.
ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I to jest niezwykłe, bo to pokazuje, jak człowiek potrafi widzieć pewne rzeczy i taki sam wielki prorok jak Eliasz też potrafił coś takiego widzieć i w pewnym momencie dostaje informację, zaczyna się bać. I poszedł na tą pustynię, doszedłszy, usiadł pod krakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, mam już dość. Czyli w jednej chwili coś wielkiego, w drugiej chwili można powiedzieć prawie, że nie wiem, życzenie sobie śmierci, no. Bo dokładnie tak było. I bywa tak, że człowiek ma takie huśtawki, że z jednej strony widzi, że Bóg pewne rzeczy działa, mówi, że robi, że naprawdę widzimy Jego działanie w naszym życiu. A niedługo później potrafimy po prostu usiąść pod tym krzakiem jałowca i mówić dosyć już, Panie, jestem tak zmęczony, weź już życie moje. I ktoś by mógł powiedzieć, że życzenie śmierci to jest straszna rzecz jakaś, nie? A Bóg zlitował się nad nim i zamiast go skarcić w tej sytuacji, to mówi do niego: wstań, posil się. I oprócz tego, że mówi posil się, to mówi mu jeszcze: masz daleką drogę przed sobą. I człowiek czasem bywa właśnie w takim stanie, w takim dole, że już nic nie widzi, że już widzi tylko zagrożenie swojego życia, chociaż przed chwilą jeszcze widział takie rzeczy. I Bóg w tym momencie nie mówi do Eliasza: słuchaj, weź, zobacz, przed chwilą takie rzeczy przeżywałeś. Jak możesz tak stracić wiarę? Jak możesz tak myśleć po tym, co przed chwilą dla ciebie zrobiłem? A Bóg nie mówi tego do niego. Dał mu posiłek, normalny posiłek, posilił jego ciało, a potem jeszcze mówi do niego: masz daleką drogę przed sobą, będziesz mi jeszcze służył. Ale zanim to się stało, to Eliasz, posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku, czyli znowu widzi Bożą moc, jak działa w jego życiu, prawda? Bóg go posilił i teraz idzie w mocy tego posiłku, idzie do góry Bożej Choreb. Przeczytajmy 2 Mojżeszową 34:28, bo tutaj jest odnośnik. 2 Mojżeszowa 34:28. I co tam czytamy? Rzekł Pan do Mojżesza: spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała. W 5 Mojżeszowej z kolei to jest rozdział 4 i tam jest napisane o tym, że Bóg przypomina wydarzenia na Chorebie. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: zgromadź mi lud, a ja uwierzę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi, aby nauczali tego swoich synów. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba w ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. To była góra Choreb. I teraz Bóg prowadzi Eliasza na tą samą górę. Tak jakby mu chciał przypomnieć: popatrz, to jest góra, na której zawarłem z wami przymierze. Wróć do tego miejsca. Wróć do tego miejsca i przypomnij sobie i wiedz, że jestem tym samym Bogiem, który zawarł przymierze z Izraelem. Wobec tego idź na tą górę i stań tam przede mną. I teraz Bóg zadaje w 9 wersecie takie dziwne pytanie: co tu robisz, Eliaszu? Ale przecież Bóg wie, co Eliasz tam robi.
To dla Boga nie jest żadna tajemnica. On wie, co tam robi, wie, że tam stoi, wie, co jest w jego sercu. Dlaczego Bóg zadaje takie pytanie? No i Eliasz odpowiada. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I Bóg nie potrzebuje tego wszystkiego wiedzieć, bo On dokładnie wiedział, co Eliasz powie, zanim jeszcze te słowa były na jego języku. Ale Bóg chciał, żeby Eliasz sam usłyszał swoje słowa. On chciał, żeby sam usłyszał swoją skargę. Żeby to wyrzucił i żeby powiedział i żeby sam widział, co mówi. I patrzcie, co się dzieje teraz. My czasami jesteśmy w podobnych sytuacjach, że po prostu Bóg nas stawia w takim miejscu, przypomina nam, popatrz się, zawarłem z Tobą przymierze. Wróć do tego miejsca, gdzie zawarłem z Tobą przymierze, a teraz mi powiedz, co Cię boli. Powiedz mi, co Cię boli. Wyduś to z siebie. Jeżeli chcesz skargę wygłosić, to ją wygłoś. Po prostu powiedz. I teraz jest taka sama sytuacja, słuchajcie, bo to są rzeczy, które się znowu powtarzają. I dzisiaj jest też tak, że możemy mówić, Panie, tak wielu ludzi porzuciło przymierze z Tobą. Tak wielu ludzi od Ciebie odchodzi. A ja pozostałem i jeszcze zbieram cięgi. Od moich braci zbieram cięgi od bieżących, dlatego że ja chcę się trzymać Ciebie i z tym wszystkim naprawdę jest mi bardzo ciężko. I Pan mówi, wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem i działy się rzeczy wielkie, działy się rzeczy takie, które były pełne takiej fizycznej mocy. W tym wszystkim Pana nie było, a potem przyszedł cichy, łagodny powiew. I wtedy Eliasz usłyszał, gdy go usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, bo wiedział, że w tym łagodnym, cichym powiewie jest Pan. Tak jak w cichym powiewie łagodnym w Pięćdziesiątnicę, w dzień Pięćdziesiątnica. Był wiatr, był szum wiatru i w tym był Pan. I ci ludzie wtedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Czasami się też spodziewamy różnych rzeczy, które będą jakieś takie według naszych wyobrażeń, prawda? A Bóg przychodzi w tym cichym powiewie i mówi, teraz ja jestem. I wtedy, kiedy Eliasz usłyszał ten powiew, zakrył płaszczem swoją twarz, bo on już wiedział, że jest przed Panem, że w tym jest Pan, to wtedy to pytanie pada drugi raz. Co tu robisz, Eliaszu? I znowu Eliasz powtarza dokładnie tą samą skargę. I znowu mówi, jak mu jest ciężko, znowu mówi, jak go boli. I znowu mówi, że to wszystko w jego oczach jest po prostu beznadziejne. A Pan mówi do niego, udaj się w drogę powrotną na pustynię damascyńską, bo mam dla ciebie taki plan. Jeszcze jest droga przed tobą, jeszcze jest służba przed tobą, jeszcze chcę, żebyś mi się przydał. I w 18 wersecie mówi rzecz bardzo ważną dla nas za chwilę. I teraz zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Czy wam się przypadkiem nie przypominają te słowa na przykład z tego, co apostoł Paweł pisał? Zachowam sobie resztkę według wyboru łaski. 7 tysięcy mężów, tak? I apostoł Paweł powtarza te słowa, dokładnie je cytuje w liście do Rzymian, kiedy mówi o tym, że większość Izraela zatwardziła swoje serce, ale Bóg zostawił sobie resztkę wierzących, 7 tysięcy mężów, którzy nie ugięli się przed Balem. I podobnie jest dzisiaj, podobnie jest tak, bo tak w paru tekstach, które czytam, widzę, że po prostu historia zatacza koło. I dzisiaj mamy taką sytuację, że wielu wierzących ludzi staje przed Panem i mimo, że przeżywają wcześniej takie rzeczy w swoim życiu, to mają już dość. I skarżą się i mówią, Panie, tyle rzeczy się stało, ja tak bardzo oberwałem, tak mi jest z tym wszystkim ciężko.
A czasem myślą, że dają sobie z tym wszystkim może nawet spokój. Może nawet tak. Ale Bóg mówi, nie, zostań. Bo ja cię chcę, jeszcze jest długa droga przed tobą, chcę cię jeszcze użyć i chcę, żebyś wiedział, że jeszcze zostawiłem sobie taką resztkę, która jest wierząca. Taką resztkę, która jest wierna. I dzisiaj Bóg zostawia sobie resztkę. I mimo tego wszystkiego, co my widzimy, tego natłoku, tego wszystkiego, tych złych informacji, tego, że ci odpadli, tamci odpadli, tamci poszli gdzieś w jakąś ekumenię, jest jeszcze jakaś resztka. Bóg jeszcze zostawił sobie takich ludzi. Oni nie ugięli się przed Baalem i usta ich jeszcze go nie całowały. Jeżeli taka sytuacja jest w naszym życiu, to wiedzmy o tym, że Bóg ma jeszcze coś dla nas i że tą resztkę będziemy poznawać coraz bardziej. Bo już ich poznajemy. I wiemy, że są. I dzięki Bogu za takich ludzi, bo do takich będzie nas prowadził. I druga sprawa, o której w tym tekście jest napisane, to jest końcówka. I to jest taki wątek, który jest troszkę odrębny. Od 19 wersetu. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć. No po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. I znowu nam się coś przypomina. Z Nowego Testamentu, prawda? To jest sytuacja, w której Elizeusz zostaje powołany, prosi jeszcze Eliasza, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę. Pozwól mi pożegnać się z nimi. Ja te moje woły rzucam. Ja tą moją orkę rzucam. Ja to moje dotychczasowe życie porzucam, dlatego że ja wiem, że Bóg mnie powołuje. I jeszcze Bóg w tym momencie pozwolił mu to wszystko zrobić, ojca i matkę pożegnać. Jeszcze z pary tych wołów zrobił dla swoich ludzi jedzenie. Jeszcze miał ten czas na to, żeby w jakiś sposób uporządkować coś w tym swoim życiu, zanim pójdzie. Ale on spotkał tylko Eliasza. A teraz przychodzi Mesjasz. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. I w paru sytuacjach Pan Jezus mówi coś takiego, że wielu ludzi, wielu proroków chciało usłyszeć to, co wy teraz słyszycie, a nie słyszeli. Chcieli widzieć te rzeczy, które teraz widzicie, a nie widzieli. A w innym miejscu Pan Jezus mówi o to więcej, tutaj, więcej niż Salomon. I 9 rozdział Ewangelii Łukasza, od 57 wersetu. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. On rzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, panie, pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ci ludzie spotkali żywego Boga w ciele i to już nie była taka sytuacja jak z Eliaszem. Jeżeli spotykasz żywego Boga, jeżeli chcesz za Nim iść, to idziesz od razu. I Pan Jezus mówi, no, zostaw tych ludzi, niech umarli grzebią umarłych. Nie oglądaj się do tyłu, jeżeli przykładasz rękę do pługa. Bo to już nie jest ta sytuacja, jaką miał Elizeusz z Eliaszem. Oni pewnie to kojarzyli. I też by chcieli tak jak Elizeusz. Pozwól mi jeszcze pożegnać rodziców. Pozwól mi jeszcze poukładać pewne rzeczy w moim życiu. Jezus mówi, nie, dzisiaj zaczyna się nowe życie. I oczywiście nie chodzi o to, żeby w tym momencie
że tak powiem, rzucać wszystkie swoje sprawy w taki fizyczny sposób dla nas, prawda? Ale chodzi o to, że żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli Pan przychodzi do naszego życia i nas do czegoś powołuje, albo po raz pierwszy, albo przychodzi i mówi, powołuje cię teraz do konkretnej służby, to mamy być gotowi. Mamy być gotowi i nie mówić Panu, pozwól mi zrobić to, pozwól mi zrobić tamto, daj mi jeszcze trochę czasu. Dzisiaj jest dzień. Bądź gotowy, bo dzisiaj jest dzień. I ci ludzie jeszcze usłyszeli to pytanie i ci ludzie jeszcze by mieli czas, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Bo to był moment ich powołania do pewnych rzeczy. Ale teraz idzie taki czas, kiedy przyjdzie Pan. I przeczytajmy na przykład jeden z fragmentów. To jest Objawienie, 16 rozdział. Werset 15. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I Paweł, jak pisze o tym momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi po swój Kościół, to w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wersety 51-52 mówi tak, oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I teraz my zostaliśmy już powołani przez Pana, my od czasu do czasu zostajemy powoływani do pewnych rzeczy, które On dla nas ma. I teraz my możemy być w sytuacjach, w których na przykład jesteśmy już bardzo zmęczeni. To może być, nie wiem, fizyczny ból. To może być wspomnienie albo to, co nam się przed chwilą stało. To może być jakieś odrzucenie, które przeżywamy. To mogą być mnóstwo rzeczy, które mamy, bo jest nam bardzo, bardzo ciężko. Ale Bóg nigdy nie zrobi nam tego, żeby nam powiedzieć, słuchaj, to w takim razie ja cię nie użyję. Skoro ty w taki sposób się mi skarżysz, to znaczy, że ty się nie nadajesz. Nie, jeżeli człowiek ma szczere serce przed Bogiem, jeżeli się boi, jeżeli mu ciężko, to Bóg go posili, pozwoli mu pójść w o tym posiłku przez jakiś czas, przypomni mu tą górę, na której kiedyś się znalazł, jak przymierze zawierał, a następnie mu powie, słuchaj, masz jeszcze przed sobą drogę, masz jeszcze przed sobą służbę, bo są jeszcze tacy, do których ja cię poślę. Czyli daje nam nadzieję. Daje nam nadzieję na to, że jeszcze jest sens pracować, że jest jeszcze sens nie kłaść się pod tym krzakiem jałowca i życzyć sobie śmierci, chociaż czasy są takie trudne, a będą jeszcze trudniejsze. Ale kiedy On przychodzi do nas i nas powołuje, to wtedy już nie jest czas na to, żeby chodzić i gdzieś tam z kimś się tam żegnać, żeby załatwiać swoje sprawy, tylko idziemy od razu. Tak jak Mateusz, do którego Pan przyszedł i powiedział, pójdź za mną, prawda? I Mateusz wstał i poszedł. Panie, ja jestem gotowy. Jestem gotowy na to, żeby pójść za Tobą teraz, już. Bezwarunkowo, bez niczego. To moje życie, które ja mam, to jest życie, które ja muszę prowadzić, bo ja po prostu żyję na tej ziemi. Pan Bóg to rozumie. Ale z drugiej strony ja jestem gotowy na to, żeby pójść za Tobą i nie obracać się do tyłu, przykładając rękę do pługa. Nie żałować tych rzeczy, które gdzieś tam są, które ja kiedyś tam lubiłem, które były dla mnie być może nawet taką świątynką, o której mówiliśmy niedawno, tak? I Pan Jezus wspomina w pewnym momencie, już mówiąc o tym, co się będzie działo w przyszłości, mówi, wspomnijcie żonę Lota, która miała się nie oglądać za tym, co się stało, prawda? Ale obejrzała się. I co się stało, wiemy. I teraz to wszystko się dzieje w momencie, kiedy my jesteśmy tu, jesteśmy powoływani, bywamy, ale nadchodzi taki czas, kiedy Pan Jezus przyjdzie po nas i wiecie co? Nie będzie nawet czasu, żeby się o coś zapytać. Dlatego, że wszystko stanie się mgnieniu oka. I dlatego właśnie mamy być tak gotowi, żeby jak Pan przyjdzie po Kościół, nie będzie już żadnych pytań. Nie będzie już żadnych absolutnie próśb, nie będzie już nawet mowy o tym, żeby cokolwiek zrobić. Będzie błysk, koniec. I nie ma nas tu już.
I teraz jest pytanie, czy to, że nas tu nie ma, będzie dla nas pełną radością? Czy jest coś takiego, co byśmy tu żałowali zostawić? Jeszcze raz tak przypomnę, że Elizeusz miał jeszcze trochę czasu. Ci, przed którym stanął Pan, będąc na tej ziemi, mieli jeszcze trochę czasu. Ale ci, którzy już zostali powołani, Pan przed nimi stanie, jak będzie pochwycenie, oni nie będą mieli żadnego czasu. I obyśmy nie byli jak ci, którzy w tym momencie są zajęci właśnie poszukiwaniem tej oliwy, prawda? Jak te głupie panny. Dlatego bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi. Miejmy też w Panu taką ufność, że On naprawdę nas chce posilać. Że On naprawdę chce nas prowadzić dalej. Że to nie jest tak, że jeżeli my dzisiaj na przykład się przed Nim skarżymy, to On nas po prostu odrzuci. I wiedzmy o tym, że nawet jeżeli Bóg robi w naszym życiu dzisiaj wielkie rzeczy, to jutro może być chwila, kiedy położymy się pod tym krzakiem i będziemy mieli problem. Ale Bóg wtedy przyjdzie i nas podniesie. Bo On jest taki właśnie. On tak działa. Jeżeli ktoś dzisiaj ma taką sytuację, że ma taki problem, że się skarży przed Panem, to niech wie, że Bóg ma dla niego umocnienie. Ma dla niego jeszcze przyszłość, ma dla niego jeszcze służbę i że jest sens być tutaj, jest sens dla niego działać, jest sens dla niego pracować tak, jak on będzie chciał. Nie tak, jak my będziemy. To nie jest kwestia sensu działania według ciała, działaczostwa tak zwanego. Nie. Bóg mówi, ja cię poślę, ja ci każę, ty to zrobisz. I wtedy człowiek już nie idzie o własnych siłach, tylko o siłach Bożych. Nie idzie z własnym pomysłem, tylko Bóg mu powiedział, co ma zrobić i on ma służbę do wykonania. I każdy z nas może tak mieć. Więc bądźmy po pierwsze pełni takiej nadziei. Ufajmy Bogu, że On naprawdę nas nigdy nie zostawia, że naprawdę nigdy nam nie mówi, nie nadajesz się, odpadasz, nie chcę cię, bo ty nie jesteś odważny, nie masz zbyt dużo tego czy tamtego. Nie. On wie, jak jesteśmy słabi i pozwala nam się skarżyć. I bądźmy gotowi na to, że On przyjdzie i wtedy, kiedy On przyjdzie, my już powinniśmy myśleć takimi kategoriami, Panie, to, co jest tu na ziemi, ja zostawiam z radością. Dlatego, że to, co mnie czeka, to jest coś, na co ja czekałem całe życie. I bądźmy na to gotowi, bo Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, to już ostatni tekst, 21 rozdział. Baczcie na siebie, od 34 wersetu, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc jeżeli mamy dzisiaj problemy z bólem, mamy problemy z pracy, mamy problemy, bo nas ktoś odrzucił, bo widzimy, jak nasi byli przyjaciele, nasi byli wierzący ludzie odpadają i idą gdzieś do świata, albo wracają tam skąd wyszli, to pamiętajmy o tym, że Pan jest, widzi, czeka na nas i chce nam to wszystko, chce nam powiedzieć, żebyśmy wstali i poszli, a On nas umocni. I żebyśmy pamiętali, że czuwać to znaczy być gotowym, bez względu na to, co się tutaj dzieje. A jeżeli ktoś będzie potrzebował modlitwy, żeby go umocnić, żeby Kościół go umocnił, to niech się po prostu modli. Bo czasem jest tak, że człowiek się kładzie pod tym krzakiem jałowca, a Bóg posyła po prostu braci i siostry. Nie musi posyłać aniołów. I wtedy się podnosimy, bo Bóg nas podnosi. I idziemy dalej. I mamy nadzieję. Amen. Amen.